ocenianie kanału widzów 5. Kto by przypuszczał, że to już wyjdzie 5. odcinek? A ja coś czuję, że to się tak szybko nie skończy, skoro co chwilę ktoś pragnie być przeze mnie ocenionym i ta liczba osób się stopniowo zwiększa, zamiast mimo wszystko maleć. Zatem skoro tyle mam chętnych, tak bardzo jesteście chętni, żeby was ocenić, to czemu mam z tego tylko tako nie skorzystać? Przejdźmy zatem do naszego koła fortuny, koła losowania, mniejsza o nazwę, i zobaczmy, na kogo dzisiaj padnie moja ocena. I kto dzisiaj? O ten styczek, ale jednak Papa Kalif. To jego dzisiaj przyjdzie mi ocenić. I to do niego właśnie się udajemy. Witam zatem wszystkich na kanale naszego drogiego widza Papa Kalif. Cóż, sama nazwa tak trochę sugeruje. No w sumie czy tak sugeruje, awatary i w sumie nazwy tak się trochę pokrywają. Chociaż tak naprawdę twarz postaci, która jest tu awatarem, jednoznacznie nie wskazuje, że to może być jakiś konkretny kalif. Ale nie może takie opcje wykluczać. Sama zaś, no bo i grafika kanału ogólnie też od razu na pierwszy rzut oka nie sugeruje jakiegoś związku z nazwą. Bo co my tu mamy? Wózek sklepowy, jakieś zachodzące słońce posiadkowane wręcz. Tu jakieś palmy, tu coś, co ma przypominać, nie wiem, jakieś morze z pikseli, czy tam z tych konturów. I coś na kształt badać jakiegoś człowieka, albo posągu nawet. Więc jednocześnie nie da się określić tej tematyki, dopóki może jako tako nie wnikniemy w wideo. Bo w coś trzeba wniknąć. Zobaczmy, trochę jest, tak samo widzę po raz kolejny to wideo. Czy Lamahec to gówno preferuje Lucaso Monato? Tak, ten filmik się już powtarza u wielu osób, go naprawdę widziałem. Po tym widzę, że dość spora tematyka tu jest, no bardzo różnorodna. Jeśli tak mogę przejrzeć. Widzę, że coś nawet z Nocy Kruka jako tako. A w sumie jak już tam była Noc Kruka, zobaczę na jaki temat to jest ten odcinek. Jak już widziałem, to czemu mam nie zobaczyć? Czy jest to 30-sekundowe nagranie? Bo czemu nie? Jak internet przestanie mi numerować i się pali. Nie wiem, czy zrozumiałem chociaż ten sens tego filmu, szczerze nie za bardzo chyba. Że biedny klaun gra w Gothica? A co to? To? Sugerujesz, że Gothic jest grą dla biednych? Bo z tego filmu tak trochę wynika. A moim zdaniem Gothic jest praktycznie dla każdego. Wręcz dla wielu to jest gra dzieciństwa w końcu 2001-2002 rok. To są daty powstania właśnie wydania Gothica 1 i Gothica 2 następnie. A 2003 rok, jeśli jeszcze tutaj dodać, to dodatek Noc Kruka, który odmienia dość właśnie historię drugiej części. Może nie o tyle odmienia, o ile ją wzbogaca. Więc moim zdaniem to nie jest gra typowo dla biednych, to jest pewnie dla każdego. Kto chce poczuć porządną grę RPG? Zresztą co ja mogę tu poczuć dalej? No, filmów jest bardzo dużo, jak widzę. Co nie wiem, co tu by wybrać tak naprawdę? Widzę, bardzo różnorodna jest tematyka. Minecraft. Nie wiem. A dobra, co szedłem do początku. Collab. Widzę, tematyka jest dość bardzo różnorodna. Myślę, co by tu tak wybrać jeszcze, tak obejrzeć, zobaczyć coś innego niż ten gotikowy krótki nagranie. A to widziałem, to ktoś rzucił mi w ramach mema. Zobaczę już tak na szybko to, co to może być. Kij Sknera.
ktoś... Okej, przez 70 sekund pokazałeś przerobionego jakiegoś gostka w jakiegoś potworka. Okej. Widzę, że przeróbkami tutaj... W wielu miejscach się tu niejednokrotnie szczycisz. Może coś jeszcze tak, żebym miał co powiedzieć mniej więcej, bo... Myślę, co tu by tak wziąć jeszcze. A zobaczmy, co my tu mamy. Coś z Jackiem Soplicą i ksiądzem Robakiem. Mogę też zobaczyć. Teoretycznie są to postacie z lektury, które tak do końca nie omówiliśmy. Ja tylko chcę mówić, że ktoś taki... Prawda, ksiądz Robak z Kurzybu? Kurde, no ładuj się, Holendera. Nie cierpię ten internet, taki mi numer odwala. Co dalej chociaż? Mister Szewc. Fajnie, że się więcej nic nie zobaczę. Fajnie, internecie, bardzo ci dziękuję za takie numery. Ale internecie, dziękuję ci za to, naprawdę bardzo ci dziękuję. Cóż, to jest filmik też tak... Tematyka... Ciężko powiedzieć jaka jednoznacznie. Jest z jednej strony... Porównujesz to Jacka Soplicę i ksiądza Robaka na podstawie... W sumie, wydaje się, jednej i tej samej postaci, tylko trochę zmienionej. Później dajesz mi jakiegoś buta, a później szewca. Nie wiem, jak on to rozumieć. Nie wiem. No może coś jeszcze włączę, bo inaczej tej tematyki jeszcze nie zrozumiałem, nie załapałem. Może zobaczę to. Liga Legend. Tak. Zaczyna się znowu coś z Gotikiem. Co będzie dalej? Czy będzie dalej to cały czas to samo? Wy, ahahaha, lol. Dalej i dalej. To mogę o spokojnie wyjść z tego, bo widzę, że jedno i to samo przewija się. Miniaturka z tego co innego widzę, no niestety. A tu co, widzę jakiś miniaturka z przerobioną? This is Caliph? Mogę luknąć, zobaczę. Czemu tu przecież moja twarz? Ej! Dobra, to było dziwne, mega. Zarówno na miniaturce, jak i na filmie przewija się trzy postacie. Zamiast ich głów normalnie jest moja głowa. Nie wiem, co to był za pomysł. Tam ma być mój łeb. No, co w tym ma być później zmienionego? Ma być coś tu zabawnego, czy co? Się pytam. Jeszcze jakieś dziwna piosenka. Nie wiem jaka, szczerze, nie chcę wiedzieć. Już pomijam fakt, że nie u jednego z moich widzów, właśnie jednego z was, widziałem film Małe przeróbki z moją osobą, to jeszcze tak trochę na to przymykam oko, bo... Ale... Gdzieś moją głowę wstawiać? Nie no, no trochę to wydaje mi się, że jest przesadzone. No moim zdaniem to już trochę przesada. Nie wiem, mogę już przejść do oceny, czy nie wiem, czy mogę? Może i mogę. Bo kanał tak naprawdę widzę... Filmiki są w bardzo, no, zróżnicowanej tematyce. Tu gdzie indziej są jakieś z fejmem MMA. Tu gdzieś z Bricker Bear jakiś odcinek. Co tam było? Jeszcze coś z Gotikiem związanego. Jakieś przeróbki filmowe jakieś. Związane też ze mną oczywiście. Naprawdę tematyka tego kanału twojego jest zróżnicowana. No nie potrafię jej znowu powiedzieć jednoznacznie do czego ten kanał dotyczy. No, a filmiki są różne. Jedne mogą pozostawić takie pytanie, o co w nich chodziło, co chodziło, co ja mam z tego filmiku wynieść, co ja tu miałem zobaczyć. Inne mogą wywołać pewnie jeszcze jakieś inne emocje, jakieś niezrozumienie takie trochę
WTF, czy coś tego typu. Takie what? No więc znaczy nie potrafię powiedzieć jeszcze tej tematyki określić jednoznacznie. No serio, mówię te kilka filmików tak przykładowo, ale za bardzo na ich podstawie za bardzo też się wszystko wiele tu nie dowiedziałem. Ale tematyka naprawdę jest tu zróżnicowana. Filmy krótsze, dłuższe. Jakieś przeróbki. Jeszcze raz dostrzegam coś związanego z kalifami tak naprawdę. Najwyraźniej mając te filmy się mają się odnosić do samego papy kalifa, który tak nazwał swój kanał. Nie wiem, czy ja dobrze to właśnie rozumiem, że tak to ma się jakoś odnosić z tym? Ma to jakiś mieć związek? Nie jestem pewien. Co, scenę brutalnego poparcia zwierząt w lesie. Dobra, już podaruję. Ten filmik chyba podaruję. Tak samo potrafiłem też dostrzec w paru filmikach, że tak powiem, te wasze memy, które otrzymałem na Discorda. Tak, to było też, nie mam co do wątpliwości. Było coś tam z Jackiem Soplicą, właśnie i Ksiądzem Robakiem, ale w takiej innej wersji, nie wiem teraz, który to był tu filmik. Nie wiem, czy jest sens go szukać, ale było tutaj, bo dostrzegłem. No, tu jest kawałek stąd. Tu jest coś innego, tam było trochę inaczej, ale było coś podobnego. Więc po prostu nie mam wątpliwości, od ciebie też pochodziły te memy. Teraz widzę, nie mam co tego wątpliwości. Cóż, jak to mogę teraz jak to mogę ocenić? Cóż, nazwa i w sumie pasujący obrazek, jako taki content graficzny w miarę w porządku, tak owiany tajemnicą. Nie pozwala domyślić się od razu, co tu może być, no. Wejdziesz. I co mówię, są filmiki o różnej tematyce. Nawet niestety jako tak o tych playlist nie ma. Więc niektórzy mogą powiedzieć, czy też są niektórzy, że ciężko się tu było odnaleźć, żeby znaleźć coś dla siebie. Ale ja nie jestem tymi innymi. Co trzeba było, to pewnie bym i znalazł. Cóż, więc teraz dać ocenę ostateczną. No łatwo nie będzie, mam trochę tak mieszane uczucia, co by tu dać? Bo to fajnie naprawdę wygląda. Naprawdę, sama grafika tutaj robi wrażenie, mimo wszystko fajnie wygląda. Miniaturki też całkiem w porządku. Czy ma znaczenie? Znaczy, w tym sensie, czy to ma znaczenie, że miniaturka zarówno jest jako miniaturka i to co na filmie, to chyba nie ma większego tutaj dla mnie. Bo tak naprawdę ma takie to znaczenie, że miniaturka od razu najczęściej przedstawia to, co się tu dzieje w tym filmie. W przypadku części filmów. Więc w niektórych filmach da się już domyślić, co się obejrzy. A niektóre tego wprost nie obrazują miniaturki. Trzeba wejść w ten filmik, obejrzeć go i dopiero się przekona, co to dokładnie w tym filmiku jest, co on zawiera w sobie. Więc tak, część filmików jest taką owiana taką nutką tajemnicy, że jak ciekawy, to wejdziesz i obejrzysz. A więc myślę, że na koniec tak summa summarum, po ogólnych przemyśleniach, myśleniu takim ocenianiu dogłębnym, na te 5 gwiazdek, które maksymalnie mógłbym dać, zaprezentuję ci 4,8 gwiazdki. Taką daję swoją ocenę, którą nieraz powtarzam i będę to robił. Proszę o traktowanie jako oceny subiektywnej, będąc tylko moją oceną, a mogącą różnić się od opinii innych osób. A wiadomo, po każdym odcinku kanałowi, który oceniłem, zostawiam suba. Uznałem, że to jest też tylko tak w porządku, w ten sposób też po części będę wspierał wasze kanały. Uznałem, że całkiem nie jest jakiś głupi pomysł, a wręcz pomysł jest całkiem w porządku. Zatem dziękuję za uwagę. Zapraszam też do innych materiałów na moim kanale. Oczywiście, kto chce, niech też przegląda kanał osób, które oceniłem. W końcu nie robiłem tego bez powodu. A ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Hejka!